Moi drodzy, to, że tu jestem, to jest wina tego, który koło mnie stoi. Po prostu przyjeżdża do Strachociny, do świętego Andrzeja. Prałat się boi, że będę zadawał trudne pytania. Ja się trudnych pytań nie boję, tylko nie chcę przedłużać. Moi drodzy, święty Paweł Apostoł kiedyś mówił, nie jest dla mnie zasługą, żebym się chlubił z tego, co otrzymałem. Chcę wam powiedzieć, że sam zastanawiam się nieraz, dlaczego tak wygląda moje kapłaństwo. Powiem, ja zostałem bardzo w młodym wieku proboszczem. Miałem 4 lata kapłaństwa. I tak prawdę mówiąc, to ja miałem przyjść do Lublina na studia. Tak, miałem studiować na KUL-u w roku 1983. Ale zachorował proboszcz w Strachocinie i biskup Tokarczuk mnie wezwał i mówi, jedź na zastępstwo, bo jesteś jedynym księdzem w diecezji, który jest wolny. Księża inni nie uczą, mają parafię. Pojechałem z taką na 3 tygodnie. Że zastąpię, były tam 2 kościoły, 2 szkoły. I po kilku dniach pobytu w tej parafii, to było dokładnie z 11 na 12 września, w 300. rocznicę bitwy pod Wiedniem, to po latach dopiero sobie to uświadomiłem, właśnie po raz pierwszy pojawił się ksiądz. Nie życzyłbym nikomu takiego spotkania, ponieważ kiedy patrzysz, w oknie stoi postać o charakterystycznej ciemnej brodzie, wtedy to trudno mi było pomyśleć, że to ksiądz. Myślałem bardziej, że to jest napad na mnie, na plebanie. I kiedy zacząłem się bronić, ta postać znikła. I dopiero na drugi dzień, jak poszedłem do kościoła, i pracującym tam dziewczynom, bo jeszcze wtedy zakonu nie było, mówię tak, ja nawet nie wiedziałem, jak to dokładnie powiedzieć, że jeśli będzie tak jak tej nocy, to ja to chyba długo nie wytrzymam. A wtedy ta jedna zakrystianka mówi to, czy ksiądz kogoś widział? A ja mówię, czemu? A to ksiądz nie wie, że w tej parafii na plebanii straszy? Dosłownie to są pierwsze chwile tego, co się stało. Oczywiście, że przez pewien pierwszy tydzień to nie spałem na plebanii, tylko po kolegach. Na drugi tydzień przy zaświeconym świetle. Kładłem się spać, choć takie spanie było nie za bardzo. Patrzył ciągle człowiek, czy nie przyjdzie, czy się nie pojawi. To są fakty. Ale kiedy zbliżał się mój czas rozpoczęcia studiów, wewnętrznie taki głos jakby przenaglający, żeby tam zostać, żeby odkryć to, co się dzieje. Bo ta, jak się później okazało, ta postać już pojawiała się jeszcze przed wojną kapłana, od 1938 roku. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi. Wiemy, że wtedy, jak przywieźli trumnę Boboli do Polski, ta postać zaczęła księdza w Strachocinie przychodzić. I odprawiane msze święte za niego, modlitwy, nic mu nie pomagały i tak przychodził. I moje spotkania miały 4 lata takich spotkań, aż w końcu ktoś powie, no trzeba było się odezwać, zapytać, co chcesz, jak się nazywasz, państwo. To nie jest wszystko takie proste, jak wam się wydaje. To nie jest sen, gdzie coś ci się śni. To jest na jawie wszystko. I zawsze, kiedy przychodził, to człowieka, bo o stałej godzinie przychodził, zawsze to była 2:10. Człowieka ogarniał strach wielki, lęk. I dopiero po 4 latach, właśnie kiedy ponownie przyszedł, zadałem mu 2 pytania. Kim jesteś i jak ci pomóc? I proszę sobie wyobrazić, jakie to było zaskoczenie, jak słyszę, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Dosłownie. To było niesamowite odkrycie. Tyle cierpień moich poprzedników, mnie,
Ale widocznie trzeba było, nie, taki był czas, że to wtedy miało się wszystko stać. To był 87 rok, 16 maja. I to nie jest tak, że ksiądz zobaczył, usłyszał i już wszyscy to uznają. Trzeba było teraz podzielić się z tym, z biskupem. Znałem księdza biskupa Tokarczuka. I dlatego też to podejście do niego, przyjście do niego nie było takie łatwe. Jak mnie oceni, co mi powie, jak to wszystko przyjmie. Młody ksiądz. I wyobraźcie sobie, że kiedy pojechałem po kilku tygodniach i zdawałem mu relację, nie chcę dokładnie mówić wszystkiego, bo były to mocne słowa, ale mówi, musisz jechać teraz do Warszawy, żeby to jezuici ocenili, czy to jest prawda. Czy to, co się stało, czy to może być prawdą. Wyobraźcie sobie, młody ksiądz z nieznanej parafii pojedzie do mądrych jezuitów do Warszawy i będzie mówił, że Bobole widział. To nie jest takie wszystko proste, jak wam się wydaje. Znowu ten wstyd, co powiedzą, no ale ciągle był ten niepokój w sercu, że musisz to jechać i powiedzieć. I jakie to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Ja gdzieś w jesieni pojechałem do tej Warszawy, i wychodzi do mnie jezuita i mówię, że jestem proboszczem ze Strachociny. A on mi mówi, to tam, gdzie się urodził święty Andrzej Bobola. A tym jezuitą, który wyszedł naprzeciw mnie, to był Mirek Paciuszkiewicz, który wiele lat był tutaj duszpasterzem akademickim na Kulu. I on wyjaśnił mi pewne rzeczy. Przekazali nam relikwie. I zaczął się kult. Za rok czasu wprowadziliśmy te relikwie i zaczął się kult świętego Andrzeja Boboli. I moi drodzy, pewne rzeczy, które mówiłem na sympozjum, dzieliłem się, to ja jestem świadkiem, jak w ciągu tych 30 lat zmieniło się wszystko w tej Strachocinie. Mamy ponad 1000 świadectw ludzi, którzy wyprosili sobie naprawdę wielkie łaski. Jeżeli dzisiaj tak wielu pielgrzymuje do Strachociny, to dlatego, że mówię, jedź do Boboli. Ile pielgrzymek z Lublina było, tu z waszej diecezji. Ale mamy też przepiękne naprawdę świadectwa. I my nie promujemy się, bo nas nie stać tak jak u was zrobić takie wielkie sympozjum. To jest malutka parafijka. Ale dzisiaj to już nie jest ta sama parafia. W międzyczasie udało nam się, kiedy było scalenie gruntów, a ja skończyłem geodezję, wiedziałem, jak się do tego zabrać i wiedziałem, jak ludzie nie chcą oddawać ojcowizny, to oddaliśmy grunty parafialne i dzisiaj Bobolówka. Co to jest Bobolówka? To jest miejsce, gdzie w latach 1520-1686 mieszkali Bobolowie w Strachocinie. Z tej rodziny wyszedł Andrzej Bobola. I dzisiaj to jest miejsce sakralne. Jak myśmy dzisiaj pojechali do waszego ordynariusza, i proboszcz miał, bo zdjęcia robił, ja nawet zdjęć nie miałem tej naszej rozbudowy całej. Jak zobaczył, mówi, słuchaj, ja przyjadę do ciebie, bo my musimy tu w naszej diecezji to zrobić. Naprawdę. I ludzie się znajdują, ofiarodawcy. I to się wszystko rozwija dzisiaj. Ale nadszedł taki czas, że okazało się, że to nie było tylko słowo powiedziane, zacznijcie mnie czcić, że Bobola. To słowo, które wypowiedział wtedy, zacznijcie mnie czcić. On powiedział w Strachocinie dla dobra ojczyzny. Dlatego Strachocina od pewnego czasu staje się takim miejscem narodowej modlitwy za ojczyznę. Dzisiaj tam wielu przyjeżdża z nadzieją, że święty Andrzej nas uratuje. Ja nie chcę, żeby nie był źle odebrany, że człowiek pewnych ludzi popiera. Ja nie popieram żadnych polityków. Ja więcej, ja ich znam, tych polityków. Ja wiem, co się po politykach można spodziewać. Ale wiem, że zadaniem księdza jest pomagać ludziom, otwierać się na ludzi. Najprostsza rzecz to jest krytykować, szemrać, palcami wytykać. Jesteśmy po to jako księża, żeby nawet tych, którzy błądzą, mówić,
ale to nie od nas zależy, bo nie my podejmujemy decyzje. Ale trzeba im pomagać, formować, żeby oni zrozumieli, że ten, który ma władzę, kiedyś Pan Bóg go będzie z tego rozliczał. Jak on tę władzę sprawował? Czy dla dobra społecznego, czy dla własnych korzyści? I to strachocina jest po to. Jeden z polityków powiedział, jak po ostatnim kazaniu, co było, mówi, aleś nam dołożył. I on mówi, ja wam nie dołożyłem, tylko ja powiedziałem prawdę. Przyjeżdżacie do Boboli, on wam łaski wyprasza, a później wyjeżdżacie i wyście wielcy bohaterzy. A ogłacacie z chwały Boga i Bobole. I za to odpowiecie. Mocne są nieraz kazania. I moi drodzy, teraz jeszcze jedno wam chcę powiedzieć. Właśnie chcę nawiązać do roku minionego, 2020. Dlaczego? To był rok wyjątkowy. Ponieważ w czasie pandemii Andrzej Bobola właśnie znalazł ofiarodawców i myśmy wykonali najbardziej potrzebne i kosztowne prace na Bobolówce. Wszystko stało, firmy nie pracowały, a myśmy w ciągu pół roku wybudowali na tej Bobolówce taki, niektórzy mówią, największą bazylikę polową na świecie, że 2000 ludzi się zmieści pod dachem. Myśmy to w ciągu pół roku wszystko zrobili. I później jak przyjechali ci wielcy tego świata, miałem trzech arcybiskupów wtedy, był arcybiskup Dzięga, arcybiskup Depo i arcybiskup Jędraszewski. Mogłem tym politykom powiedzieć, patrzcie, gdybyśmy umieli uwierzyć w Bobole, takie rzeczy by się działy w Polsce, jak widzicie na Bobolówce. Takie rzeczy by się działy. I to jest jakby jedna sprawa, żeby dać taki dowód, ale oni popatrzą, rozjadą, tak ma być. Ale druga o wiele rzeczy jest ważniejsza. Bowiem pierwsza sprawa, Bobola nawiązał w marcu 2020 roku do objawień z 1819. Bo ciągle nie umieliśmy sobie poradzić w Polsce, co to znaczy, że on ma być głównym patronem. Bo powiedział kiedyś, jak będę głównym patronem Polski, Polska będzie pełna rozkwitu. I to jest bardzo ważne proroctwo, które Bobola powiedział. W 1819 roku przyszedł, jak Polska była pod zaborami, do takiego patrioty księdza Korzeniewskiego i powiedział trzy proroctwa. Dwa się spełniło, trzecie się nie spełniło, czyli państwo. Jak się dwa spełniło, to trzecie też musi się spełnić. I powiedział pierwsze do tego księdza, powiedz Polakom, że jak skończy się wielka wojna, odzyskają niepodległość. I ciągle się zastanawiamy, jak to jest możliwe, ponad 100 lat niewoli, a Polacy zachowali kulturę, język, nadzieję. A to Bobola powiedział podczas objawienia we Wiedniu. Drugie proroctwo powiedział, że przyjdą takie czasy, że ja będę patronem Polski. I proszę sobie wyobrazić, jak to mówił, to jeszcze nie był nawet błogosławiony. I stało się to dopiero w 2002 roku. I trzecie proroctwo. A gdy będę głównym patronem, Polska będzie pełna rozkwitu. I my o tym wiemy. Wiedzą o tym jezuici. Są ludzie, którzy znają tę przepowiednię. No, zastanawiali się, co to znaczy główny patron. Główny to znaczy najważniejszy. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku, kiedy z naszego dziennika zwrócili się, żebym coś napisał, jakiś artykuł, do naszego dziennika, bo pandemia się zaczęła. Andrzej Bobola, wiadomo, brał udział w pandemii. Ja mam zawsze taki zwyczaj, że idę do jego ołtarza, do relikwii i mówię, co mam, Bobolo, napisać o tobie. I wtedy wewnętrznie słyszę, napisz, że jestem głównym patronem Polski. Ale ja tego nie rozumiem. Jak mam napisać, jak ja nic z tego nie wiem? I tłumaczę, dosłownie. Są patronowie ojczyzny, których wybierają sobie ludzie. I są patronowie, którym Bóg zleca opiekę nad ojczyzną. W chwili mojej męczeńskiej śmierci Bóg mi powiedział, masz się opiekować Polską. I Bóg mnie uczynił patronem Polski. Zaś Wojciecha i Stanisława wybrali sobie ludzie. Wszyscy jesteśmy Polsce potrzebni.
Ale dlatego, że Bóg mnie zlecił opiekę nad Polską, a decyzje Boga są najważniejsze, dlatego też jestem główny. Ale w tym objawieniu nic nie mówił o Matce Bożej. I to mnie najbardziej zastanowiło, że przecież Polska na Maryi stoi. No nie tak jest, tyle sanktuariów. I zacząłem go tak trochę wewnętrznie maltretować. Czyś ty ważniejszy od Matki Bożej? I Państwo, coś podobnego jak przeżyłem 16 maja 87 roku, przeżyłem 1 maja 2020 roku. Po 33 latach przyszedł ponownie i mówi tak. Powiedz Polakom, to jest bardzo znaczące, bo tak samo mówił do księdza w Wilnie, że Maryja nie jest patronką Polski, ale Maryja jest królową i panią. I tak naród polski powinien czcić Maryję. Jako królową i panią nie ma nikogo ważniejszego nad Maryją. Mówienie, że jest patronką, to jest degradacja Matki Bożej. I na końcu dodał. Wszyscy służymy Maryi. Ja jestem jednym z nich, ale ważnym dla Matki Bożej. I na końcu wyznaczył zadanie, żeby wybudować kaplicę, domek Matki Bożej na Bobolówce, żeby jego czciciele uczyli się czcić Maryję jako królową i panią. I ja te słowa odbieram jasno, bowiem znam objawienia Mancilleniego, któremu Matka Boża w 1608 roku w Neapolu objawiła się, czemu mnie nie czcisz jako królową Polski? Nie jako patronkę, tylko jako królową. Wiem, że Andrzej Bobola pisał Śluby Lwowskie i przekonał Jana Kazimierza, żeby Maryja była królową Polski. I teraz w tej strachocinie przychodzi upomnieć się, jak naród powinien czcić Maryję, że to jest nasza królowa. I właśnie dzięki takim modlitwom wewnętrznym, jak mówiłem, że wielu zna Bobolę z książek, z opowiadania, ze świadectw. Moja miłość do Andrzeja rodziła się w cierpieniu, w bólu, w lęku, w strachu. I mam wiele takich świadectw, jak Bobola niektórych ludzi posyła, jedź proboszcz Strachocinie, coś ci powie. Mam takie świadectwa nawet ludzi. I dlatego też, kiedy mieli przyjechać ważni tego świata i biskup mój powiedział, słuchaj, żaden biskup nie będzie odprawiał mszy świętej, głosił kazania, tylko ty to zrobisz. To było ważne wtedy kazanie. I pytam się, święty Andrzeju, co mam tym im powiedzieć? A mówi, popatrz na moje objawienia. Przecież wszystkich, ilekroć przychodzę, coś mówię, to po to, żeby Polsce pomagać. Jestem za Polskę odpowiedzialny. I to Państwo, co wam chciałem w kazaniu powiedzieć, nie chciałem przedłużać. Właśnie gdybyśmy uwierzyli jak warszawiacy dzisiaj i zamiast się kłócić, gniewać, obrzucać się różnymi wyzwiskami, gdybyśmy zaczęli się modlić, to mówię wam szczerze, że bądźmy spokojni o przyszłość Polski. I to wam chciałem powiedzieć w czasie tego sympozjum. Starałem się to przekazywać. Jakże przyszedł do młodzieży, jakże przyszedł na tę uczelnię, to jak zobaczyłem tyle ludzi młodych, zabrałem głos, by im powiedzieć o życiu wiecznym. Bo to, co proboszcz na początku powiedział. Ja wiem, że jest życie wieczne. Ja wiem, że jest życie po śmierci. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że ja będę żył po śmierci. I tym młodym właśnie chciałem to powiedzieć. Mówię, gdy wam dzisiaj wiele rzeczy się proponuje, to przed wami stoi ktoś, kto wie, że jest życie pozagrobowe. I nie dajcie się zwieść. Zaś do was, tu parafian, skoro macie za patrona Andrzeja Boboli i na pewno ta nasza przyjaźń będzie się pogłębiać i rozwijać. Wprawdzie mnie już dużo nie zostało, bo ja już idę na emeryturę jak wasz senior. Także mnie już też długo nie zostało, jeszcze półtora roku i trzeba podziękować i pójść, nie? Bo ja już mam prawie 70 lat, Państwo, i nogi słabe. Ale gdy tu było sympozjum, nie mogło Boboli, nie mogłem tu nie przyjechać. Bowiem tam wszędzie, gdzie jest Bobola, o zaraz w poniedziałek jadę otwierać szkołę pod wezwaniem imieniem Andrzeja Boboli pod Mielec.
I to wszystko, co się tyczy Boboli, to wszędzie staram się być. Jako ten świadek, by ludziom, jak do ludzi dotarło. Skoro Włoch, papież nam mówi, poznajcie Bobole, to ktoś musi dzisiaj nad tym pracować, żeby ludzie poznali. A jak go poznamy? Właśnie dzięki takim spotkaniom jak tutaj, sympozjum, teraz to spotkanie z wami. I dlatego czuję na sobie taką odpowiedzialność. Nawet i dzisiaj po cośmy poszli do waszego biskupa, żeby z nim o tych sprawach porozmawiać, bo był kilka lat temu u mnie arcybiskup Budzik. Ale dzisiaj jeszcze raz, żeby ten płomień ci nie zgasł, pasterzu, to przyszedłem, by jeszcze cię umocnić dzisiaj w miłości do świętego Andrzeja. I jak mu opowiedziałem pewne rzeczy, powiedział, że przyjedzie. Myślę, że na tym polega cała rzecz, że byśmy się dzielili świadectwem. I dlatego też nie chcę już państwo, bo jak powiedziałem, ja jeszcze wracam dzisiaj do Strachociny. Chciałbym waszego księdza proboszcza tutaj obdarować jakimiś pamiątkami. Może mi tu zaraz wyjdzie ten wasz zakrystianin, bo on wie, że ma tu wyjść. Nie wiem, gdzie on tu jest, Kopina. Jeszcze, księże prowacie, jedno zdanie tylko na temat, a propos głównego patrona. Jak ksiądz prawat opowiadał, że ma się modlić, a nie zabiegać o głównego patrona. A to państwo, to było zupełnie inaczej. Jeszcze. To wam ostatnie, to już więcej panie powiem, ale to wam jeszcze powiem. Słuchajmy jeszcze tego. Mianowicie w 2001 roku przyjechał do mnie człowiek z Częstochowy. I mówi mi w ten sposób, proszę księdza, przysłał mnie do księdza Andrzej Bobola. Ja mam powiedzieć księdzu dwie sprawy od Boboli, a ksiądz ma mi powiedzieć jedną. Pierwszy raz w życiu człowieka widzę, nie znam, i ja mam mu coś powiedzieć, że go Bobola przysłał. No i pierwsze, jak on mi mówi w ten sposób. Mówi, pierwszą rzecz, którą Bobola kazał księdzu powiedzieć, to jest to, że by zawsze, jak przyjadał pielgrzymi, mówić, że on tu łaski wyprasza, a łaski daje Pan Bóg. Czyli teologicznie bardzo poprawne, bo to Bóg daje łaski. Święci są tylko ci, którzy łaski wypraszają, a więc popatrzcie, jaki jest pokorny Bobola, żeby nie daj Boże nie przesłonić Boga. I druga rzecz mówi mi tak, i to miałem pewność, że na pewno go Bobola wysła. Bowiem mówi mi, że Bobola kazał księdzu powiedzieć, że zamiast się starać, bo ja byłem w takiej komisji, której pisaliśmy listy do papieża, żeby Andrzej Bobola był patronem. Dlatego jak to się stało, to ja doskonale wiem, jakie były przeciwności ze strony prawosławnych, którzy nie chcieli dopuścić do tego. I dlatego też i to było wielkiej tajemnicy. To był nas tylko, kardynał Glem był na czele tej komisji, był Mirosław Paciuszkiewicz, Jacek Bolewski, jezuita z Warszawy, ja byłem. I staraliśmy się, pisaliśmy listy. I on mówi mi tak, bo Bobola kazał powiedzieć, że księże, zamiast się starać, to ty się więcej módl o to. A więc wskazał mi Bobola, że to z modlitwy to wszystko wynika. Ale teraz państwo, co ja mam mu powiedzieć? Mówię, weźmy różaniec do ręki i chodźmy na Bobolówkę. No i jak mnie, niech mnie święty natknie, jak cię wysłał, to znaczy z Częstochowy przyjechałeś, to chyba pomoże ci. I zaczęliśmy odmawiać ten różaniec i w pewnym momencie przychodzi takie natchnienie. A zapytaj się, w jaki sposób on się o tym dowiedział? Bo to jest takie ważne pytanie, jak ci to Bobola przekazał? I on mi wtedy mówi tak. Babcia nauczyła mnie wywoływać duchy. I ja wywołuję duchy. I wywołałem ducha Andrzeja Boboli. I to mi powiedział. Państwo, to wiecie, co miałem mu powiedzieć? Że to jest wielki grzech wywoływania duchów. I musiałem go wtedy przekonać. I później mój wikariusz go wyspowiadał, bo powiedział, że już nigdy tego nie będzie robił. I ja już go więcej w życiu nie widziałem. Ale takie rzeczy się dzieją. A teraz pierwsza rzecz to państwo chciałbym waszemu proboszczowi dać taki obraz. To jest Andrzej Bobola w cudzie nad Wisłą, jego udział. Widzimy tutaj, jak jest kosaka obraz, a na tle tego, tej wojny, bitwy jest Andrzej Bobola, który wyprosił. Także to ci daję pierwszy.
drugie, moi drodzy, mu dam coś takiego, co jak prezydent przyjeżdżał, to mu dałem. To jest, widzicie, patriotyczny bobolowy różaniec. Biało-czerwony. Niech się modli za ojczyznę. I to w takiej skrzynce. Proszę cię bardzo. A torbę, żebyście widzieli, jak strachocina wygląda. To jest taka, taką mamy promocję torby ze strachociny. Słuchajcie, docenia też waszego księdza proboszcza, bo bardzo mi się podoba ta wasza świątynia. Księże seniorze, proszę bardzo, seniorowi też coś dam. Bo się przyglądam, jak taka moja pozycja. Bardzo dziękujemy, księże prałacie. Obiecuję, że jeżeli są tutaj osoby, które słuchają rozważań, które przygotowują nas na niedzielne rozważania, zawsze jest inne tło, najbliższe rozważania za tydzień lub za dwa będą właśnie na tle świętego Andrzeja Boboli. One są dostępne zawsze na naszej stronie bobola.pl. Do tego właśnie zachęcam i ten obraz będzie teraz mi na pewno w tym pomagał. Moi drodzy, polećmy się Matce Bożej. Dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca. Nie zapomnijmy tego i udzielę wam błogosławieństwa. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Andrzeju Bobolo, Święty Andrzeju Bobolo, Święty Andrzeju Bobolo, Pan z wami. Niech was i wasze rodziny, waszą parafię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do strachociny. Możecie być tam ciągle, bo my też mamy kamerę, mamy telewizję kablową. Wszystko na żywo idzie na cały świat ze naszego sanktuarium. Księże prałacie, jeszcze Boże, raz i do zobaczenia. Wielkie zapraszam. Podziękujmy jeszcze raz księdzu prałatowi za ten czas, dwóch dni, które spędził u nas. Moi drodzy, Bóg zapłać serdecznie. Panu Bogu się należy zawsze największa chwała. Ale ma swoje żołnierze, którzy w Jego imieniu działają. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do godziny 21. Oczywiście, kto może, zachęcam. Przy wyjściu, pewnie zauważyliście, od wczoraj mamy już oświetlony krzyż, który jest po generalnym remoncie. To jest ostatni już etap zamontowania oświetlenia. Zachęcam również do różnych miejsc podziwiania, bo widok jest nieprawdopodobny. To jest znak naszego zwycięstwa. Prosimy o wystawienie.